zastanowiliśmy ponad wodę chowalnego. Takie chwileczki informacji właśnie z Łodzi. Chciałbym, żebyś zapamiętała z tego spotkania dwa rzeczy. Po pierwsze, Kupis objawu wyjaśnienia. Po drugie, Kupis jak fala, która przemija. Po trzecie, istnieją określone poziomy, na których się objawia. Po czwarte, istnieją wyzwalacze, które mogą prowokować pojawienie się wody. No i w końcu, po piąte, istnieją sposoby na wód. Czyli po prostu, zgodnie z klasyfikacją ICD 10, wód jest niezwalną potrzebą do sprawienia przywołania jako chorób. Pojawia się w odróżnieniu od kaca, dopiero w tym momencie, kiedy w ogóle alkoholu krwi nie ma, kiedy stężenie krwi jest zero. Pojawia się wtedy, kiedy przez kilka dni nie piłeś. W związku z tym, jeżeli miałeś kiedykolwiek pilne ściąganie, pilnowałeś po to, żeby usunąć ze stopu funkcyjny, to prawdopodobnie głodu możesz nie znać. Podkreślę raz jeszcze różnicę pomiędzy zespołem abstynencyjnym, nazwą go AZA, alkoholem zespołem abstynencyjnym, a wód. Wód pojawia się wtedy, kiedy w twojej krwi nie ma w ogóle alkoholu. Natomiast zespół abstynencyjny pojawia się wtedy, kiedy stężenie alkoholu we krwi spada. W związku z tym, jak mówiłem przed chwilą, bardzo prawdopodobne jest, że trudno jest sobie rozpoznać wód, jeżeli miałeś bardzo, czy miałaś bardzo zniesiony, jeżeli pilnowałaś. W tym momencie przecież tematami stężenia alkoholu we krwi mają do zmiany. Dlaczego jeszcze wód jest taki ważny? Jeżeli jest objawem abstynencyjnym, to oznacza, że pewnie czy później z nim się spotkasz. To oznacza, że musisz nauczyć się go rozpoznawać oraz sobie z nim radzić. To oznacza, że zawsze, przynajmniej na pierwszej fazie terapii, będziesz narażony czy narażona na wód alkoholowy. Co jest jeszcze ważne? Dlaczego wód jest wpisany na przykład program HALA? Ponieważ w naszym mózgu ośrodek głodu jest umieszczony w tym samym miejscu, znaczy ten sam ośrodek, który nie jest głód, a to również głód alkoholowy. Kiedy odczuwasz głód, tak zwykły, normalnie, nie najesz się, nie napijesz, to bardzo prawdopodobne, że wzrośnie szansa, wzrasta w tym momencie szansa na to, że człowiek się również głód alkoholowy. Co oznacza to, że głód jest zapalany przez wino? To znaczy, że wyobraź sobie to w ten sposób, że masz przykry, tak? Jest taki moment, kiedy może następuje przepływ dziecka, ale to ponad wpływa. Oznacza to, że tak naprawdę dla Ciebie ważna jest ta sprawa. Jeśli potraktujemy głód jako falę, która przykrywa, to musisz nauczyć się sobie radzić z tym momentem od początku głodu do jego wpływu. A czy porównujemy poziomie? Budujemy się na poziomie cielesnym, intelektualnym i emocjonalnym. Co to oznacza? Tutaj potrzebujemy troszeczkę więcej miejsca. Trzy poziomy wyrażenia się głodu. Pierwszy jest to poziom fizyczny, somatyczny, cielesny. O co chodzi? Jest on związany ze zmysłami, z tym jak funkcjonuje twoje ciało, ale jest to smak i zapach alkoholu. Jeśli na to samym czołowym. Ale bardzo bolesną taką miękką. Ten głód w sensie fizycznym to również napięcie mięśni. I związany ból, takie minimum, najważniejsze kategorie związane z odczuwaniem głodu na poziomie fizycznym. Wiedziałem, że głód ma trzy kategorie. Druga kategoria to jest głód na poziomie emocjonalnym. Co to znaczy?
wyższa. Wszystko to związane z twoim stanem ducha, czyli na przykład złość, rozdrażnienie, niepokój, poczucie braku czegoś, a także poczucie takie, że nie możesz sobie znaleźć miejsca. No to jest smutek. Przypomnienia. Czasami również nadmierna emocja, radość. Lub poczucie malowania. Trzeci poziom głowy, na którym zmieniamy. To jest poziom indywidualny. No, tutaj jest bardzo dużo możliwości, które może się przejawiać w jakiś sposób. Na przykład myśl, jak wypiję ten drogę. Czyli powiedzmy, że alkohol to jest bardzo dobry. Po drugie są te natręgu myśli i na temat alkoholu. Jest to wspominanie dobrych chwil związanych z alkoholem. Oraz przede wszystkim również umiem. To ma pogodanie. To również wyobrażanie sobie uniki polnego przyniesie. Również przypominanie sobie wszystkie dobre związane z alkoholem. Przypominanie sobie sytuacji, przypominanie sobie jak to było fajne, przypominanie sobie jak z tego nie pamiętam. Również zawężenie uwagi i koncentracji. Na poziomie intelektualnym budujemy się również w inny sposób. Tak zwany subukac. Czuję się tak, jakbyś wczoraj wypił, wypiła. Chociaż tak naprawdę nie masz, nie miałaś alkoholu w ustach. A więc może jakieś bory być nowe, może jakieś wody. Tutaj do poziomu fizycznego chodzi do piszenia jeszcze to, co powiedziałem przed chwilą, czyli powinien zabierać na wątpliwości. Na poziomie emocjonalnym to może być również bezsenność, zaburzenia snu. Tutaj w poziomie intelektualnym druga sprawa, która jest ważna, również sny alkoholowe. Są to bardzo realne sny. Także rano się budzisz i wydaje ci się, że to ma takie jakiegoś alkoholu i miłość dostać. To są trzy poziomy, na których objawia się złość. Dlaczego one są istotne? Dlatego, że z nich wynikają sposoby na rozwiązanie sobie złość, alkoholu. Pamiętasz powieść o wodzie w poziomie fizycznym. Jeśli mówimy o złożonej wątpliwości, bardzo pomocny jest prysznic. Wód jest związany ze środkiem głowy, tak jak bardzo środkiem głowy. W związku z tym bardzo dobrym pomysłem jest duża ilość picia. Picie na to wszyscy. Oczywiście płynu, nie alkoholu. Do ulewania się dalej. Dobrze jest mieć się zrobić coś słodkiego, ponieważ uzupełniamy w ten sposób wykonane. Jeżeli chodzi o wód fizyczny, również dobry są dobry z przechodzeń jakichś ćwiczeń, rozumiejących mięśnie. Tu podjęcie się na poziomie emocjonalnym. Może przyrodę podobną, będziemy uzyskali ustalenia na kanał, jak miałem dzisiejszego spotkania, nie ma żadnych problemów. Jeśli mówimy o poziomie emocjonalnym, to sposobem na rozdrażnienie, złość, to na przykład skazy, rozmowa z kimś, przyjaciele na przykład. Sposobem na brak miejsca i brak zajęcia dla siebie jest uwolnienie zajęcia.
zatrzymaj się, podejdź żywo na wejściu, uspokój się przez kilka dni, przemyśl tę sytuację, wróć do zmarłych. Bardzo ważne, przydatne jest z tego punktu widzenia również zmiana miejsca. Przygody pomocne jest również, fizycznie, ale nie tylko, pomocne jest również na przykład znalezienie sobie zajęcia na siły fizyczne. Czyli jako ćwiczenia, które zmieniają miejsce na siły fizyczne. Tutaj jest sprawa z tego, że trudno czasami jest dopasować w określony sposób na buty do jego poziomu. Dlatego tutaj jest starsza podejrzewa. Jeśli mówimy o pochodzie na poziomie intelektualnym, jest zmiana myślenia. Więc uświadomimy sobie, że myśli są jak pociąg. Przyjeżdżają, odjeżdżają. Skupimy się tylko na obserwacji. Jest również związana ze zwaną uważnością. A pan troszkę na Józef. Może być skupić się nawet w jednym tych chwili. I tutaj znowu głód i sposób, czyli uważność, jest związany z kolejnym programem transsensorycznego. Zdobamy 24 godziny, gdzie tak naprawdę podjął życie chwilę, żeby nie zamęczać się, żeby nie wspominać się tych dobrych interesów, żeby nie porównywać przyszłości, nie myśleć o tym, co może się wydarzyć. To są sposoby, jak na głód. Oczywiście sposoby nie wszystkie. Każdy ma swoje własne indywidualne. Natomiast zwróć uwagę, że są takie sposoby, które są skuteczne i które mogą zapobiegać powstaniu głodu. To przede wszystkim picie. Wydaje mi się, że jest skutkiem jedzenia. Pamiętaj o tym, żeby nie czuć głodu, żeby nie zawsze mieć do jedzenia, żeby nie wychodzić z domu na bez posiłku, żeby te posiłki radiali nie znali. To są najważniejsze informacje dotyczące głodu. Kolejny punkt naszego dzisiejszego spotkania to są wyzwalacze. Czym są w ogóle wyzwalacze? Masz pamiętać może taką sytuację, kiedy rozmawiając z kimś, słyszysz jakąś określoną muzykę. Ta muzyka wywołuje z tobą wspomnienia. Na przykład to jest piosenka, skończyłeś pierwszy raz z dyskusją głosową. To są tak zwane kotwice. Kotwice, czyli wydarzenia, wyzwalacze, które uruchamiają określone uczucia. Jeśli chodzi o alkohol, to tutaj może spotkać się z czterema grupami wyzwalaczy. To mogą być osoby. To mogą być miejsca. Daty. Sytuacja. Osoby. To przede wszystkim osoby z tym nie widać. To, co jest bardzo trudne i bardzo ważne w tej sytuacji, to jest świadomienie sobie, że czy masz jakieś źródło wsparcia wokół siebie? Czy żyjesz w towarzystwie osób, które pilnują? Czy masz również takich znajomych, które są absolutami? Drugie to są miejsca. Jeśli zwykle pijesz w jednym miejscu, to znaczy może to być sklep, garaż, piwnica, mieszkanie. To te miejsca mogą ci się pojawić właśnie na alkoholem. Po trzecie daty, tak? Rocznica śmierci Kowalskiego. Imieniny, urodziny, święta. I sytuacje. Bo trzech sytuacjach, które właśnie moim zdaniem najpierw, to jest, jeżeli chodzi o rozważanie, bo trzech sytuacjach zawsze pragniesz tak samo, tak? Chociaż szefem, muszę się napić. Mam problem ze snem, muszę się napić. Jestem na drogę, na drogę zawsze piję, to również daty, ale również sytuacja, tak? Spotykam się z tą i tą osobą, zawsze w tym momencie piłem. To są grupy wyzwalaczy, z którymi możesz się spotkać w swoim życiu i na które warto, żeby zwrócić uwagę. Dlaczego to jest tak istotne? Dlaczego istotne są wyzwalacze? Wyzwalaczami może być wiele rzeczy. Oglądanie reklam alkoholowych. Wyzwalaczem może być przejść się do sklepu, gdzie jest alkohol. Posiadanie w domu różnych rzeczy, które wiążą się z piciem alkoholu. Tutaj kieliszki, szklanki. To jest cała masa rzeczy, które mogą z tobą tworzyć tutaj w kolonie. Może też wydarzyć się taka sytuacja, że idziesz specjalnie do sklepu, po to,
żeby przejście koło półek zamkowanych i sprawdzasz się. Jest to bardzo wygodne, ponieważ w ten sposób pewne zwalacze wpływają na płyn, który pochorę mogą spodziewać. Co w związku z tym możesz zrobić? Czy radzenie sobie z wyzwalaczami jest w ogóle możliwe? Tak. Unikaj osób, z którymi pijesz, jeśli jest możliwość z nimi towarzystwo. Jeżeli są to osoby, które Cię wspierały, które Cię wspierają obecnie również, możesz im powiedzieć, tak, że okej, jeśli będzie alkohol, ja będę wychodził, jeżeli chcecie się napić, powiedzcie, nie wyjdę. Unikaj miejsc, unikaj sklepów, garaży, piwnic, mieszkań, tam gdzie piłeś. Czasami może nie warto zmienić sklep, w którym Ty zawsze kupowałeś, kupowali alkohol. Daty. A tutaj bardzo ważne jest, że jestem w uroczystości rodzinie, żeby zapewniła sobie źródło wsparcia w rodzinie. To znaczy, warto jest porozmawiać, że nie chcesz pić i prosisz, żeby w te dni, kiedy jest uroczystość, alkohol był trochę później, może na przykład gdzieś wcześniej z nich wybrał. No i unikanie sytuacji, to tutaj myślę, że nie ma potrzeby szczegółowego wyjaśnienia. Ważne, żeby unikać wszystkiego, co może poruszyć się z alkoholem i co może spowodować budynek alkoholowy. To jest bardzo istotne, bo to jest źródło tak naprawdę Twojego sukcesu. To już wszystko, co chciałem powiedzieć do tego alkoholowego. Pamiętaj, zwróćmy na to, że głód jest objawem uzależnienia. W związku z tym prędzej czy później nie będzie spotkać. W związku z tym warto się na niego przygotować. Po drugie, powiedziałem również o tym, że istnieje różnica pomiędzy młodym alkoholowym a facet, wyspom abstynencyjnym. Wyspom abstynencyjny jest wtedy, kiedy poziom alkoholu albo spożywanie alkoholu spada. Stężenie alkoholu w krwi spada. Natomiast głód alkoholowy jest wtedy, kiedy przez dłuższy czas ten alkohol nie ma już we krwi. I to się tak naprawdę różni. Powiedziałem, że możesz nie znać głodu alkoholowego, ponieważ no, jeżeli piłeś ciągle, czy pilnowałeś, to cały czas masz ten poziom alkoholu i zapewnienie. Powiedziałem również, że głód zakwala, przemija. Że tak naprawdę ważne jest przetrwać tę falę, tak? Ważne jest, żeby poczekać. W związku z tym ważne są sposoby na wyjście sobie z głodem. I powiedziałem również to, że osoby są związane z poziomem głodu. Poziomem fizycznym, poziomem emocjonalnym oraz poziomem intelektualnym na poziomie myślowym. Wspomniałem również o wyzwalaczach, które pojawiają się, mogą pojawić, które prowokują pojawienie się głodu alkoholowego. Krótko powiedziałem również, w jaki sposób możesz ich unikać. Mam nadzieję, że z tego dzisiejszego spotkania troszeczkę Ci w pamięci zostanie. Zapraszam na swoje kolejne filmy oraz na stronę internetową www.dariuszdobierala.pl. Również na profilu na Facebooku. Facebook ukośnik alergoterapia. Dziękuję i pozdrawiam. Dalej podzielamy.